Jest wykładowcą akademickim w Düsseldorfie w Niemczech, ale pasjami odwiedza Podkarpacie. Dzięki temu napisała książkę Region z duszą, portrety mieszkańców regionu podkarpackiego w południowo-wschodniej Polsce. Autorka Kornelia Golombek dziś w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie spotkała się z mieszkańcami regionu, by opowiedzieć o swojej niezwykłej przygodzie. Kornelia Golombek urodziła się na Śląsku, ale jako nastolatka wyjechała do Niemiec. Na Podkarpacie przyjeżdżała ponad 20 razy. Przeprowadziła kilkaset wywiadów z mieszkańcami regionu, przedstawicielami grup etnicznych, ale też leśnikami, biologami, etnografami. Odnalazła tu prawdziwą skarbnicę wiedzy. Studenci w Niemczech namówili swoją panią docent do napisania książki. 9 lat badałam tego tematu, 3,5 roku pisałam. Także praca wykładowcy i kradzione momenty dla książki, które przede wszystkim były realizowane kiedy? W godzinach nocnych. Na stronach książki wydanej na razie po niemiecku są portrety mieszkańców Podkarpacia, osobliwości etniczne i przyrodnicze. Już teraz książka jest promocją regionu. Do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na spotkanie z autorką przyszło kilkadziesiąt osób. Jest to taki szczególny moment, ponieważ nasz region opisywany jest w języku obcym wcześniej niż książka ta była wydana w języku polskim. Także jest to ogromna promocja dla naszego regionu i myślę, że będziemy też mieli czytelników chętnych do przeczytania tej książki. Kornelia Golombek jest wykładowcą akademickim, specjalizuje się w międzykulturowej edukacji dorosłych i psychologii komunikacji. Autorka napisała też drugą część książki o Podkarpaciu, w krainie żubra górskiego i serdeczności. Ta ukaże się w przyszłym roku. Kornelia Golombek wielokrotnie odwiedzała Bieszczady, Beskidy, ale też okolice Dubiecka, Krzywczy, Fredropola czy Starzawy. Chce, by w ślad za nią przyjechali tam teraz goście, m.in. z kraju getego.